Dzień dobry, w moim stylu. Zapraszam Was dzisiaj na rozmowę o sprawach ostatecznych. Z mieszkającą i pracującą w Polsce od kilkunastu lat dulą umierania, Anią Franczak. Zaczynamy. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Premierowo nasze spotkanie odbywa się 1 listopada, czyli w dniu, w którym wspominamy zmarłych bliskich. To nasze spotkanie jest po to, żeby porozmawiać bez tabu o śmierci, po to, żebyś przybliżyła nam to, co robisz i być może trochę też po to, żeby oswoić to trudne i dla wielu bolesne słowo na eś i pewnie nieraz to w Polsce i na świecie w innych wyrazach słyszałaś. Aniu, stworzyłaś Instytut Dobrej Śmierci. Co to jest? Instytut Dobrej Śmierci to jest inicjatywa, którą założyłam w 2020 roku. To jest inicjatywa edukacyjna. Za tym stoi taki duży kolektyw, w którym jest ponad 80 osób, które w swoim zawodzie mają do czynienia z tematem śmierci i z tematem żałoby. Wśród nas są lekarki, lekarze, terapeuci, terapeutki, ale też osoby z branży funeralnej, artyści, naukowcy z różnych uczelni. Taka bardzo różnorodna grupa. I to z jednej strony Instytut Dobrej Śmierci jest dla nas taką przestrzenią wymiany i dialogu, gdzie możemy się uczyć od siebie nawzajem i poszerzyć perspektywy, ale przede wszystkim to jest miejsce, z którego my wychodzimy na zewnątrz i dzielimy się naszą wiedzą, naszym doświadczeniem. Organizujemy różne spotkania, debaty publiczne, konferencje, szkolenia, warsztaty. I to wszystko po to, żeby właśnie podnieść poziom wiedzy i edukacji o śmierci w Polsce. Wspaniale. Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłam to zdanie, to sformułowanie, tę nazwę, Instytut Dobrej Śmierci, to oczywiście natychmiast przykuło moją uwagę słowo dobrej. No to pochylmy się teraz nad tym, czym jest dobra śmierć. No właśnie nazwa naszej inicjatywy to jest taki impuls do zadawania sobie tego pytania, czy istnieje w ogóle dobra śmierć? I jeśli tak, czym no to właśnie jest? Bo ludzie mają różne pomysły. Kiedyś się na przykład pyta ludzi, czym jest dobra śmierć? No to są tacy, którzy mówią, to jest śmierć szybka, żeby po prostu był ciach i koniec, żeby nie było długiego cierpienia. A inni mówią, że dobra śmierć to jest, kiedy to jest we własnym domu, kiedy człowiek nie musi spędzać ostatnie swoje dni na przykład w szpitalu. A inni z kolei mówią, że nie ma czegoś takiego jak dobra śmierć, że śmierć jest zawsze tragedią. Ja mam inną perspektywę. W sensie dla mnie śmierć jest częścią życia i jest wpisana w nasze życie od samego urodzenia. I ja się nie zgadzam z taką narracją, że śmierć zawsze jest tragedią. Ja też byłam świadkiem tego, że ludzie umierali w sposób pogodzony i spokojny i głęboko wierzę w to, że to jest możliwe. To Twoje doświadczenie związane jest z tym, że pracujesz także w hospicjum, ale o tym zaraz. Teraz chciałabym się zatrzymać właśnie przy tym, co tak najczęściej od siebie odpychamy, bo przecież to, co powiedziałaś, śmierć jest nieodłączną częścią życia. No, to znaczy, przychodząc na świat, rodząc się, wiadomym jest, że umrzemy. Nie ma innej drogi. Mhm. I teraz pytanie, dlaczego tak strasznie, pod każdym względem, społecznie, kulturowo, ta sprawa śmierci jest spychana do cienia. Mhm. Tam, gdzie nikt jej nie widzi, gdzie nikt nie zadaje o nią pytań. Wiesz, nawet teraz przyszła mi do głowy piosenka Maryli Rodowicz do słów Agnieszki Osieckiej. Śmierć, ta miss Wiki Dajło wyłączy nam prąd w środku dnia. To jest o tym, że to jest taka sytuacja, w której żyjemy i nagle jest pyk i nas nie ma. Więc wiesz, właśnie piosenki, literatura, sztuka, to wszystko jest o tym, że ta śmierć jest taka straszna. Ty tworzysz Instytut Dobrej Śmierci. Hmm. Ktoś powie, no zwariowała kobieta. No zwariowała. No pytałaś, dlaczego to tak jest, że to jest takie odsunięte. Tak. Dlaczego żyjemy w takiej rzeczywistości, w której gloryfikujemy narodziny, życie,
dobre życie, a śmierć w ogóle cisza, tabu. To jest pytanie, na które nie mam prostej odpowiedzi, bo myślę, że wiele różnych procesów społecznych na przestrzeni ostatnich kilkuset lat nas doprowadziło do takiej sytuacji. Część powodów na pewno można znaleźć w takich procesach technologizacji, medykalizacji, profesjonalizacji wszystkich tematów wokół śmierci, że kiedyś na przykład najbliższa rodzina się opiekowała osobą zmarłą. Osoba zmarła była w domu przez jeszcze całą dobę albo przez kilka dni. W niektórych rejonach w Polsce nadal to funkcjonuje. Te puste nocy na Kaszubach albo w różnych innych właśnie wiejskich rejonach to nadal tak działa, że osoba zmarła zostanie jeszcze w domu przez jakiś czas i wokół tego są rytuały, obrzędy, zbiera się wspólnota, ale to raczej we większości miejsc takie tradycje zniknęły i zostały zastąpione tym, że przyjedzie firma, zabiera tą osobę zmarłą i już jej może w ogóle nie widzimy. A w ogóle wszystko, co jest związane z takim bezpośrednim kontaktem z ciałem na przykład, to już jest dzisiaj często traktowane jako coś strasznego, że jako jakaś tak, brudna w obce robota. Ręce to oddajemy. Tak, więc z takim pomysłem, że trzeba się chronić od czegoś trudnego, stworzyliśmy taki system, który jakoś robi to dla nas, a mi się wydaje, że tak naprawdę robimy sobie więcej krzywdę w taki sposób, że stworzyliśmy tą atmosferę właśnie tego mroku i tabu w rozmowach, ale to, co jest tabuizowane, to, co jest, o czym się nie mówi, o czym nic nie wiemy, to jest właśnie ten obszar, w którym świetnie rosną lęki. No więc to... Lęki, tak, to nas straszy. Tak, tak. I nie mówię, że ogólnie tematy tabu są złe, nie? Bo czasami jest tak, że są pewne tematy, które na przykład w rodzinie są tematem tabu, żeby po prostu jakoś utrzymać jakąś harmonię, nie? Że coś, na przykład wiemy, że ten temat u wszystkich będzie budził tyle emocji, więc lepiej go nie dotykamy, żeby zachować jakiś spokój. Ale jeśli chodzi o temat śmierci, to jest tak, że ten temat prędzej czy później przyjdzie. Nie możemy się od tego chronić. Prędzej czy później ktoś zachoruje, ktoś umiera przez chorobę albo nagle. To jest nieuchronne. I uważam, że jeśli nigdy o tym nie rozmawiamy, to w takiej sytuacji, kiedy na siłę przychodzi ten temat do nas, to będziemy jeszcze bardziej bezradni. No i dlatego staramy się właśnie stworzyć w Instytucie Dobrej Śmierci takie różne możliwości, różne przestrzeni, w których można rozmawiać o tym spokojnie. Właśnie bez takiej presji, że wydarzyło się coś strasznego i teraz pod presją czasu musimy się dowiedzieć, jak się zachować. Tylko chcemy traktować śmierć i żałobę jako temat życia, jako zwykły temat, o którym właśnie można rozmawiać w sposób wspierający, niekoniecznie makabryczny albo w takiej atmosferze skandalu, tylko właśnie spokojnie, po ludzku. Tak, po ludzku. No widzisz, ale nic, co jest dookoła, nie jest nam w tym pomocne, czyli fakt, że tak jak już powiedziałam, że kulturowo śmierć ma postać odpychającą, jest straszna po prostu, no kościotrupem, czyli tym szkieletem z kosą w dłoni, wiesz, straszy się już małe dzieci. Ja sama pamiętam, mam lęki z tym związane z dzieciństwa, bo to było ulubione, nie wiem, zadanie czy działanie w grupie rówieśniczej, postraszyć kostuchą, jak to się mówiło. Ale ja pamiętam też z domu o tym rozmowy, że nie był to żaden przyjemny temat. Masz rację, że unikamy cierpienia, że unikamy tego, co trudne, ale myślę, że unikamy tego po prostu dlatego, że kulturowo tak mamy. No, to jest wysysane niemalże z mlekiem matki. Przecież no,
dobrze wiemy, że jak przychodzi na świat dziecko, to że ono ma czystą kartę, nie będzie się bało śmierci, bo jeszcze nic o niej nie wie. No ale przecież wiadomo, że jak nasiąkamy tym, co słyszymy dookoła, to w końcu cudze lęki stają się naszymi lękami. Dlaczego śmierć zawsze przedstawiano w taki, no dobra, powiem to banalne słowo, straszny sposób? No właśnie, moim zdaniem tak nie jest. Ty akurat miałaś takie doświadczenia, ale kiedy ja rozmawiam z różnymi osobami o tym, jak u nich w rodzinie się rozmawiało o śmierci, to ja słyszę o całym takim różnym taki cały wachlarz różnych opowieści. Są rodziny, w których to jest traktowane właśnie jako ojej, nie wolno w ogóle o tym mówić. I są rodziny też w Polsce, w których się rozmawia otwarcie. Są rodziny, w których na przykład babcia daje bardzo dokładną instrukcję, jak chce być ubierana w trumnie. Dobrze, więc, ale to też rozumiem. To jest taki poziom, w którym to jest, ta dyskusja jest oczywista. Ale słuchaj, jak ja mówię w swojej rodzinie, jak chciałabym być potraktowana po śmierci, to jest takie, wiesz, wszyscy wstrzymują oddech. Tak. A przecież niczego nie wiemy. Niczego nie wiemy. Skoro spisujemy testamenty w różnym wieku, to dlaczego nie zostawić instrukcji w każdym wieku rodzinie, jak ma to wyglądać, kiedy właśnie umrzemy? Tak. No i to właśnie różnie wygląda. No, w sensie ja znam rodziny, w których jest ten ojej, nie mów o tym w ogóle, jaki testament, jakie tak, tam nie, bo, życzenia. Ale dlaczego? Nie. Bo to przyciągniesz. Mm. Wiesz, bo myślenie powszechne jest takie, przyciągniesz ją, śmierć, jeśli będziesz o niej mówić. Tak, to jest, może jest trochę taki rodzaj takiego myślenia magicznego. No? Takie, że jeśli o czymś mówimy, że to się wtedy pojawi. I to oczywiście tak nie jest. To jest trochę jak rozmowa, na przykład rozmowa o seksie nie spowoduje, że ktoś będzie w ciąży. I tak samo, jeśli rozmawiamy o śmierci, to też nie znaczy, że od razu ktoś umrze. Jeśli rozmawiamy o pieniądzach, to nie znaczy, że zaraz ktoś będzie bogaty. Więc to jest taki rodzaj myślenia magicznego. Myślę, że to jest też trochę związane po prostu z ćwiczeniem, bo zanim ja weszłam w ogóle w tą drogę edukacyjną, zawodową wokół żałoby i śmierci, u mnie było bardzo podobne. Ja się wychowywałam w rodzinie, w której się nie rozmawiało o takich tematach. Ja miałam ogromny lęki wokół tego. Powiedzmy, skąd pochodzisz dokładnie? Ja jestem pół Chorwatką i pół Niemką i wychowywałam się pół w Chorwacji i pół w Niemczech. I od 12 lat mieszkam w Polsce. No właśnie, a jak porównujesz te dwie kultury, w Chorwacji i niemiecką, w kontekście śmierci, one się bardzo różnią? I tak, i nie. W sensie taki lęk przed tymi rozmowami, przed tym tematem, ja myślę, że to dotyczy tak naprawdę całego tak zwanego świata zachodniego. To, jak się różnią te obrzędy, oczywiście tu widzę duże różnice w Chorwacji i w Niemczech. A w Niemczech teraz szczególnie na przestrzeni ostatnich 15 lat widzę bardzo mocny rozwój, ponieważ mocno się w Niemczech rozwijał ruch hospicyjny, że jest bardzo dużo hospicjów, które nie tylko opiekują się chorymi i ich rodzinami, ale dodatkowo działają edukacyjnie. W wielu małych miasteczkach w Niemczech są takie właśnie otwarte spotkania edukacyjne o umieraniu, o żałobie, jakieś grupy wsparcia. I to w relatywnie krótkim czasie się zaczął taka dynamika społeczna wokół tego tematu. I też pojawiła się taka nowa generacja domów pogrzebowych. To są domy pogrzebowe, które są prowadzone przez głównie młode osoby, którzy są po psychologii, po pedagogice, albo wcześniej pracowali w teatrze, albo w muzeach i wnoszą te swoje kompetencje pracy z osobami, z ludźmi i też z osobami w żałobie w ten obszar domów pogrzebowych. Więc... Aha, czyli chcesz powiedzieć, że stworzyła się taka droga w sprawowaniu obrzędów pożegnania, czyli pogrzebu,
humanistyczna, świecka, nie, nie religijna, tak? Nie związana z kościołem. To nawet to o to nie chodzi do końca, bo to może nadal być związane z konkretną ścieżką religijną, ale chodzi mi o to, że te domy pogrzebowe, w których ja na przykład byłam na praktykach w Niemczech, oni mają inne podejście do swojej pracy, w takim sensie nie widzą siebie jako handlarzy trumien i urn, tylko widzą siebie jako towarzyszy w żałobie, że dużo większy nacisk jest na takie kompetencje miękkie, psychologiczne. I właśnie takie pytanie, czego my potrzebujemy jako ludzi, kiedy śmierć się pojawi w naszym życiu? Czy bardziej potrzebujemy grupy... No właśnie, czego grupy... potrzebujemy? No właśnie, nie potrzebujemy do końca grubego katalogu z wyborem różnych produktów i lakierowanych, pięknych trumien, tylko potrzebujemy drugiego człowieka. Potrzebujemy drugą osobę, która jest stabilna i potrafi trzymać te emocje, których my doświadczamy. Osoba, która nam nie mówi, musisz teraz być silna, albo która nam mówi, no nie bądź taka smutna, bo przecież twoja babcia już była stara, albo nie bądź taka smutna, bo przecież zmarł ci tylko pies. Jest dużo takich społecznych reakcji i oczekiwań wobec osób w żałobie, zamiast takiej otwartości, żeby w ogóle zobaczyć, czego doświadcza ta druga osoba. To co dziś radziłabyś, jeśli chodzi o towarzyszenie w żałobie tym, którzy są obok, no i tym, którzy w tej żałobie są też. Jak oni mają funkcjonować? Nie chodzi o porady, tylko też twarde tak albo nie, tylko jakiś rodzaj właśnie czułego spojrzenia na taki moment w naszym życiu. To jest kilka rzeczy tak naprawdę. Przede wszystkim chciałabym, żeby ludzie wiedzieli więcej o tym, co się wszystko zmieści w żałobie. Że żałoba potrafi wyglądać i wyrażać się w bardzo różne sposoby. Że u niektórych to jest wycofanie się, u innych to jest hiperaktywność. U niektórych bardziej dominuje smutek, u innych momentami wychodzi duży gniew. Mogą się pojawić bardzo silne objawy fizyczne, różne bóle, napięcia, może się dużo dziać na takim poziomie, powiedzmy, duchowym, taki kryzys wiary, albo pogłębienie wiary, albo szukanie jakiejś nowej ścieżki duchowej. To jest tyle różnych sposobów, jak co się z nami może dziać w żałobie. Więc to jest pierwsze, chciałabym, żeby właśnie dlatego tak działamy edukacyjnie wokół tego, żeby poszerzyć tą wiedzę o tym, jak w ogóle może wyglądać żałoba i że to, co jest normalne, jest dużo szersze niż czasami myślimy. Więc to jest pierwsze. Poszerzyć wiedzę, ale też pozwolić zrozumieć różnorodność, nie oczekiwać albo samemu sobie, jeśli się jest w żałobie, nie narzucać konkretnych zachowań, dlatego że nie wiem, tak się zawsze robiło, to nasze słynne powiedzenie, bo tak zawsze było. No ale każdy z nas potrzebuje czegoś innego. Tak. I właśnie przez to, że każdy potrzebuje czegoś innego, nie wiemy, czego potrzebuje ta druga osoba. Możemy spróbować się domyślać, ale to raczej nie jest dobrym pomysłem, bo wtedy po prostu projektujemy na drugą osobę to, co nam pomaga. Nie myślimy sobie, że mi by pomogłoby na przykład, nie wiem, żeby ktoś mnie wyciągnął na spacer do kina, żeby odwrócić uwagę. I może ta osoba tego nie chce. Może ona potrzebuje tego dnia czegoś innego. Więc podstawą jest, żeby się naprawdę interesować tym, czego doświadcza ta druga osoba i na przykład zapytać, czego potrzebujesz. Mhm. Czy jest coś, co ja mogę dla ciebie robić? Ja bardzo chciałabym cię wesprzeć, ale nie wiem jak. I czy chciałabyś, żebym regularnie cię zaprosiła do kina? Albo czy wolisz, żebyśmy byli w domu? Czy chcesz porozmawiać? Czy wolisz, żebyśmy na razie o tym temacie nie rozmawiali? Więc tego często brakuje. Takiego sprawdzania, w którym miejscu dzisiaj jest ta druga osoba i czy jest coś, co ja mogę dać.
co mogę zrobić dla niej. Wiesz, z Tobą chciałam poruszyć pewien temat, który wielokrotnie słyszałam w rozmowach z kobietami, które straciły mężów albo partnerów. Wydaje mi się to być nie do dzisiaj niezrozumiałe i bardzo trudne, ale zbyt wiele było tych świadectw, żebym uważała, że to są wymysły. Mianowicie kobieta, której umiera mąż albo partner, jest jakby wypychana z kręgu, w którym do tej pory funkcjonowała. Jedni traktują ją jak zagrożenie, bo oto jest kobietą, która z czasem może nawiązywać nowe relacje z mężczyznami, a nie daj Boże będą to nasi mężowie, nasi partnerzy, nasi mężczyźni, albo jest traktowana jak ktoś wręcz gorszy, albo jak ktoś, do którego podejście, zbliżenie się, zapytanie jest w jakiś sposób, ja nie wiem, wstydliwe, bo tak zrozumiałam z tych opowieści, że ludzie się boją faktu, że ktoś stracił bliską osobę i teraz pytanie, boją się, bo nie wiedzą jak się zachować, czy boją się, no bo właśnie, mają jakieś przekonania, które są myśleniem magicznym, no nie wiem, czy to jest dobre określenie, wiesz, jest jakimś takim sposobem zachowania się wobec tej osoby, który był do tej pory naturalny i kulturowo akceptowalny, ale świat się zmienił. Myślę, że i jedno, i drugie. Ja się też często z tym spotykam, że osoba, która straciła bliską osobę, partnera albo kogoś innego, znajduje się w takiej sytuacji samotności, że inni właśnie ją unikają. I myślę, że są dokładnie te dwa powody, o których mówiłaś, że z jednej strony taka bezradność w tym, jak się zachować, bo myślimy może, że powinniśmy powiedzieć coś mądrego albo zrobić coś dobrego, ale nie wiemy, co to ma być. Więc w takiej sytuacji wolimy nic nie mówić albo nie wejść w kontakt. I tak, i to jest tak naprawdę jedyny błąd, który możemy zrobić. W sensie, niestety często bezradność przetwarza się w dystans i w unikanie i brak kontaktu. Więc to, co jest potrzebne tak naprawdę, jest inny stosunek do bezradności. Można absolutnie powiedzieć, ja nie wiem, co powiedzieć, albo ja nie wiem, co mogę dla ciebie zrobić, ale jestem. Czy jest coś, co mogę zrobić? Tylko to poczucie bezradności, ono jest dla większości osób takie przerażające, bo żyjemy w kulturze obecnie, w której ten temat bezradności jest bardzo negatywnie skojarzony. Wszystko, co jest czymś, o czym nie wiemy, albo gdzie nie mamy kompetencji, to jest traktowane jako słabość, jako temat właśnie, który mówi o nas, że właśnie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze. I ten temat bezradności, myślę, że on tak naprawdę jest w centrum tematu żałoby, bo tutaj się zawsze spotykamy z bezradnością. I to, co jest potrzebne, żeby właśnie jako wspólnota trzymać tą bezradność, żeby kiedy ona się pojawia, żeby wtedy nie uciec w różne strony, tylko żeby pomimo własnego dyskomfortu zostać w kontakcie. Widzisz, wiesz, co mi teraz przyszło do głowy, że ta bezradność jest obustronna. Osoba w żałobie przechodzi różne fazy tej żałoby i ta bezradność też się pojawia, czyli dla mnie takim właśnie tematem wielkiej nadziei i wielkiej w sumie dobrej strony tej sytuacji jest to, że obie strony są bezradne. Te, które doświadczyły straty kogoś i które są w żałobie, oraz te, które są świadkami tego zdarzenia. Więc to może nas połączyć. To może być właśnie wspólny mianownik. I też nie tylko bezradność jest po obu stronach, ale też taka odpowiedzialność za to, żeby się zbliżyć. W sensie też osoba w żałobie też nie może oczekiwać od innych, że oni będą się zachować idealnie, bo też nie wiedzą. Jest też kawałek po jej stronie, że ona niestety musi jakoś wyrazić to, czego potrzebuje. Ja to bardzo dobrze pamiętam z mojej historii, że ja się przez jakiś czas tak
gniewałam na ludzi w moim otoczeniu, pomyślałam, że oni się zachowują właśnie niewspierająco, ale sama też nie wiedziałam, sama sobie w ogóle nie zadawałam tego pytania, czego ja potrzebuję i w jaki sposób ja mogę to pokazać swoim bliskim. A co z żałobą po stracie najbliższych naszych przyjaciół, mówię o zwierzętach? Obserwowałam moją przyjaciółkę, której po wielu, wielu latach na nowotwór zmarł pies. I w ogóle sposób, w jaki ona opowiadała, ja zresztą towarzyszyłam w tym odchodzeniu tego jej przyjaciela, w tej chorobie, no bo to było naturalne, spotykałyśmy się, on zawsze był. Był, kiedy był zdrowy, potem był, kiedy był chory i teraz go nie ma. I w żaden sposób, ponieważ jest mi to bliska osoba, nie potrafiłam się też zachować. No, starałam się pytać, dopytywać z troską o tym, jakie są rokowania, co się stanie, ale wiesz, jak ona mi opowiadała, w jaki sposób ten pies odchodził, wzruszało mnie to niesamowicie. Było to takim też pięknym towarzyszeniem w tym przejściu przez jej cierpienie, bo to było dla niej ogromne też cierpienie psychiczne. I zaczęłam się teraz zastanawiać nad tym właśnie, jakie larum się podniesie wtedy, kiedy zaczniemy coraz szczerzej mówić o tym, jak bardzo cierpimy po odejściu zwierząt, które nam przez tyle lat towarzyszyły. To też jest chyba jakiś rodzaj nowości w otwartości na emocje, prawda? No na pewno żałoba może się pojawić w bardzo różnych sytuacjach życiowych i to nie, żałoba nie jest związana tylko z śmiercią ludzi. Czasami najbliższa istota w naszym życiu to jest właśnie pies, albo kot, albo koń, jakaś istota nieludzka. I jak najbardziej to potrafi być bardzo, bardzo głęboki proces, jeśli ta istota zmarła. Ja właśnie nie używam często tego słowa odszedł, szczególnie jeśli chodzi o rozmowy z dziećmi, bo to jest słowo niejasne, bo można też powiedzieć, że ktoś odszedł z pracy i dzieci mogą albo to... Albo od kogoś. Tak, od kogoś, nie? Więc ta osoba zmarła. Nie ma jej. Nie ma jej, tak. I z mojej perspektywy jest to ważne, żeby to nazywać po imieniu, bo częścią tego procesu integracji żałoby jest to, żeby zaakceptować tą bolesną rzeczywistość. I jednym sposobem, jak wspierać ten proces, żebyśmy to zrozumieli, to jest, żeby to nazywać po imieniu. Dobrze, no to powiedz teraz przykład, jak powiedzieć 2-, 3-, 4-letniemu dziecku, że zmarł dziadek, rodzic. Jak to przedstawić? Jakimi słowami? Właśnie takimi słowami, że ta osoba zmarła, że trzeba to słowo wprowadzić. No ale co to znaczy, zapyta dziecko? Tak, no to chyba zależy teraz trochę od tego, jak, co to dla nas znaczy, bo wszyscy mamy różne pomysły na to, czym jest śmierć, nie? I czy jest coś po śmierci, czy nie ma. To jest większy temat do rozmowy, ale kiedy chcemy przekazać informacje, to na pewno nie używajmy takich słów, jak ktoś zasnął na zawsze, albo ktoś ruszył w ostatnią podróż, nie? Jakieś takie metafory, bo dzieci nie rozumieją takich metafor. To może doprowadzić... No tak, bo na przykład tłumaczenie, że dziecku, że dziadek zmarł i gdzie teraz jest, no to ja się posiłkuję sterowaniem na murce. Takie sformułowanie zostało wprowadzone tak w język, do języka naszej rodziny i zostało. I o ile jedno z naszych dzieci się pogodziło z tym sformułowaniem, zmarł, jest na chmurce, zamknięty temat, to drugie cały czas dopytuje, no ale co on tam robi, czy nas widzi, czyli dla niego ta osoba wciąż jest. Tak, tak. I jeśli to się zgadza z naszą narracją życiową, no to możemy opowiadać o tym, w co my wierzymy, nie? Że dziadek nadal jest z nami, nie widzimy go, ale jest na przykład w naszym sercu. Możemy go tutaj czuć. Możemy, w sensie to, co jest w ogóle w żałobie, moim zdaniem wspierające, jest, jeśli ta osoba nie zniknie z rozmów. Jeśli ona nadal
jest w różne sposoby obecna w naszym życiu. Przez to, że ją wspominamy, że może oglądamy zdjęcia, może mamy jakiś przedmiot, który nam przypomina, może czasami w niektórych sytuacjach mówimy, oj, gdyby dziadek to teraz widział albo słyszał, to powiedziałby to i to. To są takie momenty, w których właśnie czujemy tą obecność tej osoby. I to dla większości osób to jest bardzo kojące. Oczywiście to jest zawsze takie bittersweet, takie słodko-gorzkie, że jest z jednej strony ta wewnętrzna relacja, która nadal trwa, ta osoba w naszym wewnętrznym świecie nadal ma swoje miejsce i może mieć, a równolegle jest ta zewnętrzna rzeczywistość materialnego świata, w której jej brakuje. To jest trudne do pogodzenia, ale na pewno drogą nie jest to, żeby zapomnieć, nie? Albo żeby... Często jest taka narracja, że trzeba pójść dalej. To nie brzmi dla osób w żałobie jako coś pozytywnego. A jak długo trwa żałoba? No to też jest pytanie, jaka jest definicja żałoby. Bo jeśli mamy taką wąską definicję, że żałoba to jest właśnie płacz i rozpacz, no to faktycznie takie pytanie, ile to będzie trwało, jest uzasadnione, bo nie chcemy zawsze płakać i być w takim stanie rozpaczy. Ale jeśli mówimy, że żałoba to jest coś bardzo złożonego i że częścią żałoby też jest miłość, wspomnienia, takie poczucie wewnętrznego połączenia, to wtedy to pytanie już trochę przestanie mieć sensu, bo nie chcemy, żeby to się skończyło. Nie? Przecież nie chcemy zapomnieć o babci albo o tym psie. Chcemy, żeby wewnętrznie to na zawsze honorować i szanować, że ta istota wniosła coś dobrego w nasze życie. Więc ja bym to pytanie tak zmieniła w takim kierunku, że nie chodzi o to, kiedy żałoba się kończy, tylko w jaki sposób żałoba się może transformować, żeby tego bólu było coraz mniej, żebyśmy mu pozwoliły odpłynąć, ale żeby równolegle te karmiące nas aspekty zostały, żeby je może nawet wzmacniać. Wiesz, pytam o to, bo takim okresem czy czasem, w którym ta żałoba ma trwać i się zakończyć, który ja mam zakodowany gdzieś w głowie, ale myślę, że to też są kulturowo-religijne uwarunkowania, jest rok. Rok, który ma nam dać też w tych procesach biochemicznych w mózgu, które się pojawiają i w emocjach, które przeżywamy przez ten czas, przejść jakby, to były takie badania naukowe, wszystkie etapy tej żałoby. To była teoria, a potem jak w praktyce się temu przyglądałam, to guzik i nijak się to miało do rzeczywistości, tym bardziej, że jednym z takich najbardziej dojmujących momentów takiego kontaktu z tym, czego się oczekuje od osób w żałobie, właśnie społecznie, było doświadczenie, w którym w moim otoczeniu jednej z osób zmarło dziecko i nagle wszyscy oczekiwali, że ta osoba po prostu zniknie, że jej nie będzie, że ona się zatopi w tym żalu, bólu i stracie, bo my, społeczeństwo, tego oczekujemy. Więc nie daj Boże, żeby dalej prowadziła konto na Instagramie, nie daj Boże, żeby wróciła do pracy. Po prostu jest to takie zdarzenie w życiu człowieka, że dla tej osoby życie ma się również skończyć. I to było przerażające. Dla mnie było to przerażające. Ja myślę, że tak naprawdę za tym stoi ten temat, że kiedy osoba w żałobie, która jest tak blisko tematowi śmierci, że ona nam po prostu przypomina o tym, że to się może wydarzyć w każdej chwili również nam. Każdemu z nas. Tak, i nie chcemy o tym myśleć. Nie chcemy, żeby ktoś po prostu przez swoją obecność przypomniał nam o tym. No, to jest to, że to jest związane z tym, że ten temat śmierci jest taki wyparty i trzymamy go tak na dystans. Rozumiem, że postępujemy według schematu to, co wepchnięte w ciemność, w mrok, ma nas nie dotykać, mamy się z tym nie mierzyć, tylko wydaje się z naszej rozmowy, że jest dokładnie potem na odwrót. Tak, no ale to mam złą wiadomość, bo to się będzie wydarzyć. Wszystkie osoby,
które kochasz, kiedyś umrą. Nie? W sensie wszystkie osoby, które są dla nas ważne, kiedyś przyjdzie śmierć i przyjdzie też do nas. Za 100 lat nikogo z nas, które obecnie tutaj działają, nas nie będzie. To jest fakt. To jest jedyne, co jest pewne. To jest jedyna obietnica, którą naprawdę możemy dać, że wszyscy umrzemy. A czemu się jej boimy? Śmierci? Czemu się boimy śmierci? Tak. No bo to jest wielkie nieznane. Myślę, że no, istnieją różne koncepcje w różnych kulturach i religiach, czym jest śmierć i co jest potem. Ale nie ma żadnych dowodów. Nie? Nikt nie może naprawdę pokazać, że rzeczywiście na 100% tak to będzie. Tu wchodzimy w kontekst wiary i właśnie przez to, że tam zaczyna się, tam jest ta granica, śmierć jest po prostu granicą wszystkiego. Tego, co wiemy, tego, co, na co mamy wpływ, tego właśnie, no, po prostu tego, co znamy. Śmierć jest po prostu inna od wszystkiego, co znamy. I właśnie tam, gdzie jest niewiedza, gdzie jest brak pewności, to u większości osób to wywołuje lęk. Całe szczęście miałam też kilka razy do czynienia z osobami na ostatnim etapie życia, które weszli w taki duży spokój w tych ostatnich dniach. I też te osoby, które widziałam po śmierci, często, chyba wszyscy do tej pory, których widziałam, miały taki bardzo, bardzo spokojny, zrelaksowany wyraz twarzy. I to na przykład są doświadczenia, które mi dają taki spokój też, jeśli chodzi o ten temat końca życia. Pracując z osobami w żałobie i z osobami na ostatnim etapie życia, ja ciągle słyszę niesamowite historie, które są nie do wytłumaczenia, ale które nie mogą być przypadkiem. Jakieś po prostu niesamowite zbiegi okoliczności, że ja jestem tak naprawdę pełna nadziei, że dla mnie to jest oczywiste, że śmierć to nie jest koniec, ale mam też zgodę na to, że ja nie wiem, co będzie potem, że to będzie jakaś niespodzianka. Niespodzianka. Jesteś dulą umierania, bo tutaj też musimy to wyjaśnić, czyli jesteś osobą, która towarzyszy w tej ostatniej drodze osobom, które umierają. Pracujesz w hospicjum, stąd to twoje doświadczenie, ale... Byłam wolontariuszką w hospicjum przed pandemią. Mhm. Tak, więc... Czyli już teraz nie robisz tego? W sensie teraz, kiedy są rodziny, które mnie wołują, żebym przyszła do nich, to w taki sposób wspieram. Największa część tak naprawdę mojej pracy z rodzinami, bo to zawsze jest praca z całą rodziną. To nie jest, że do mnie dzwoni na przykład osoba umierająca. Najczęściej kontaktują się ze mną inne osoby z rodziny, których ta sytuacja przerasta, którzy nie wiedzą, co ich czeka, jak to będzie wyglądać, jak rozmawiać, i oni się kontaktują ze mną i wtedy ja wchodzę w kontakt z całą tą rodziną albo częścią rodziny. I duża część mojej pracy tak naprawdę polega na edukacji, że tłumaczę, pokazuję, jakie mogą być różne symptomy, objawy w tych ostatnich dniach i tygodniach, jak się przygotować na to, jak zareagować, bo ludzie nie wiedzą. Przez to, że dzisiaj większość osób umiera w szpitalach, to taki przeciętny człowiek z ulicy nie wie w ogóle nic o tym, jak wygląda umieranie. A to jest wiedza, która 2-3 generacje wstecz była w każdej rodzinie, po prostu była w kolektywie i nie w tych specjalizowanych zawodach. Czy ty się nie boisz tego robić? Czasami sama się dziwię, skąd ja mam ten spokój w tym. Nie wiem tak naprawdę. Ja bardzo, bardzo lubię swoją pracę i
To nie znaczy, że to jest tylko lekkie i miłe. Oczywiście mi też towarzyszy bezradność i sednem każdej pracy wokół umierania i wokół żałoby jest, żeby się zaprzyjaźnić ze swoją własną bezradnością. Że to był duży wątek w mojej ścieżce edukacyjnej. Ja się szkoliłam w Niemczech i dopiero w retrospektywie teraz tak też widzę, jak, że tak naprawdę taka nowa relacja do własnej bezradności jest podstawą tego, żeby w ogóle wykonać taką pracę. Bo to się wiąże z pewną pokorą. Z tym, że możemy dać dużo dobrego, ale nie mamy kontroli, nie mamy, to nie jest po naszej stronie, jak to się wszystko rozwija. To jest taka pokora, że istnieje coś, co jest większe od nas. I to, jak definiujemy to, co jest większe, to każdy ma swój własny pomysł. Dla niektórych to jest coś większego, właśnie w pojmowaniu Boga, duchowości, transcendentalności, a dla innych to, co jest większe, to jest chemia, fizyka, biologia. Ale istnieją sfery w naszej rzeczywistości, które są po prostu większe od nas. I jeśli chcemy pracować właśnie wokół tematu śmierci i żałoby, no to podstawą jest, żeby to przepracować w sobie. Jeśli mowa o języku, o tym poszerzaniu, o edukacji, o poszerzaniu naszej wiedzy na temat śmierci, to powiedz, czy łatwo jest pracować, a wiem, że Instytut Dobrej Śmierci robi spotkania i pracuje z lekarzami nad, mam nadzieję, językiem i sposobem komunikacji z pacjentami, z rodzinami, bo to jest też taka ciężka i trudna część umierania naszych bliskich, szczególnie właśnie w szpitalach. Ponieważ jako rodzina jesteśmy najczęściej odcięci od informacji. Ja pamiętam, że informacje na temat stanu zdrowia mojego członka mojej rodziny, profesor, który prowadził tę osobę, informację no, ostateczną, tak, że tej osobie zostało raptem w najlepszym wypadku parę miesięcy życia, otrzymałam SMS-em. Nie mam o to żalu, bo nie byłam też żadną osobą, której się należy jakieś specjalne traktowanie, ale pomyślałam w tej chwili, że być może dla medyków to też jest po prostu sytuacja, w której oni sobie nie radzą. Ja wtedy pomyślałam sprawiedliwiająco i współczująco. Wiem, że ciebie spotkała ta sama informacja wtedy, kiedy straciłaś ciążę. Tak. Więc to są też różne progi naszego rozumienia sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Każdy ma ten próg wyporności gdzie indziej ustawiony. Czy można nauczyć lekarzy, nie wiem, naturalnej, otwartej komunikacji z pacjentami i z rodziną? Przecież ja wiem, że jak się powie rodzinie, na przykład przy pacjencie onkologicznym, zostało mu 2 tygodnie życia, to ta osoba się po prostu jest w stanie nastawić na to, że zostało jej 2 tygodnie życia i w istocie zostanie jej 2 tygodnie życia. Czy można ten język porozumienia pomiędzy lekarzem a pacjentem, czy lekarzem a rodziną pacjenta stworzyć czułym, zrozumiałym i prostym. Prostszym dla obu stron po prostu. Można, a przed nami długa droga, żeby to osiągnąć, bo problem jest... A rozumiem, że na studiach medycznych nie ma takiego przedmiotu, komunikacja z pacjentem? To wygląda różnie na różnych uczelniach. Wiem, że w niektórych to się pojawia, ale czasami to jest po prostu jeden krótki moduł. Na pewno to jest niewystarczające. Tu jest duży brak w edukacji w Polsce, w sensie edukacja personelu medycznego pod kątem takich miękkich umiejętności, umiejętności komunikacyjnych. Dla mnie olśnieniem było kilka miesięcy temu organizowaliśmy taką publiczną debatę wokół tego
w ogóle tego, jak lekarze rozmawiają z pacjentami, szczególnie o tym ostatnim etapie życia. I brała tam udział młoda lekarka, ona jest Polką, ale studiowała i pracuje teraz w Szkocji, w Edynburgu. I ona mówiła o tym, jak tam wyglądały egzaminy w trakcie studiów medycyny. Mianowicie w taki sposób, że połowa punktów była dla wiedzy merytorycznej, fachowej, a druga, aż połowa, 50% oceny było o tym, jak została przekazana diagnoza, jak wyglądała rozmowa i tędy droga, no, że to, jak rozmawiamy ze sobą, jest równie ważne, jak czyste fakty i sama diagnoza. I tej świadomości obecnie w Polsce to dopiero jakoś zaczyna się bardziej rozwijać. I właśnie ten proces rozwoju chcemy wspierać. I dlatego na przykład organizujemy konferencję razem z Izbą Lekarską, gdzie właśnie w centrum są te tematy międzyludzkie, komunikacja, empatia, jak stworzyć dobrą przestrzeń do pożegnania i nie tylko właśnie te takie materialne w pewnym sensie, fizyczna perspektywa na człowieka jako ciało. Człowiek jest po prostu dużo więcej niż ciałem. Na szczęście powoli coraz bardziej ufamy właśnie tej definicji naszego istnienia. Boisz się swojej śmierci, Ania? Oczywiście, tak. W sensie tak, ale też jestem bardzo ciekawa. W sensie, bo dla mnie to jest absolutnie jasne, że to nie jest koniec, że to jest część jakiejś drogi, nie wiem dokąd. I jasne, że się boję, ale też nie aż tyle myśli tak naprawdę poświęcam na to. W sensie ja codziennie myślę i pracuję o śmierci, bo to jest moja praca. Myślę, że mam dość wysoką taką świadomość kruchości naszego istnienia i to mnie wzbogaca tak naprawdę. Dla mnie to jest źródłem nauki, to jest źródłem inspiracji, źródłem motywacji. Odpowiedź jest i tak, i nie. Więc jasne, że się boję, ale też jestem po prostu bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie. I dla mnie dobra, w sensie mój pomysł dobrej śmierci to nie jest, żeby było ciach, zawał serca i po prostu koniec, tylko myślę, że takie jednak świadome doświadczenie tego, że może w tym być duża wartość. W centrum tego jest pytanie, okej, ale co przed tą śmiercią? W sensie, jak chcemy żyć, wiedząc o tym, że mamy mało czasu? Jakie są nasze priorytety? Co jest dla nas naprawdę ważne? Jak chcemy ten ograniczony czas na tej planecie wykorzystać, żeby się nauczyć czego, żeby coś zobaczyć, żeby coś dać od siebie? Więc temu, moim zdaniem, służy ta refleksja o śmierci. Tak, jestem absolutnie tego samego zdania. Przygotowania do spotkania z Tobą, już dawno chciałam porozmawiać na moim kanale o śmierci, nareszcie znalazłam Ciebie i wiele o tym myślałam. I o tym naszym spotkaniu. I moja refleksja po tej dzisiejszej naszej rozmowie jest właśnie taka, że ta śmierć jest po to, żebyśmy zobaczyli życie, czyli żebyś dostrzegł promień światła, czy światło w ogóle musisz mieć mrok, te kontrasty muszą być, żebyśmy dostrzegli jedno i drugie. I jak myślę o tym, co zostało powiedziane przez Ciebie, to przypomina mi się jeszcze takie anegdotyczne, taka anegdota ze spotkania Twojego z jednym z Twoich podopiecznych w hospicjum, który Ci powiedział: Pani Aniu, w życiu trzeba wszystkiego spróbować, niech Pani wszystkiego spróbuje. Próbujesz? Nie. W sensie są pewne rzeczy, których na przykład chyba raczej nie spróbuję heroiny. W sensie są... Nie, to akurat on tak powiedział. Ja chcę bardzo dużo doświadczyć, ale nie mam takiego ciśnienia, że muszę
zobaczyć wszystkiego. W ogóle jestem taką, nie lubię w ogóle takich bucket lists, nie? Takie, że czasami są takie listy, że te 100 rzeczy, których musisz robić przed śmiecią. Polecieć do Azji, skoczyć na bungee, tam nie wiem. Ja też bardzo lubię po prostu leżeć na kanapie, więc nie chcę w ogóle takiej presji, że o, kiedyś umrzesz, więc musisz codziennie na maksa coś tam. Nie, po prostu dla mnie takie spełnione chwile mogą wyglądać bardzo, bardzo różnie. Nie? I to jest czasami coś jak miły spacer z psem i wieczór na kanapie. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję za to spotkanie, dziękuję za taki Twój kojący głos, bo to też jest ważne w rozmowach o sprawach ostatecznych. Jeśli chcecie sobie znaleźć więcej informacji na temat tego, co robi Ania, to możecie jej poszukać i na Instagramie, i na stronie Instytutu Dobrej Śmierci. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Ja też. Czego sobie chcemy życzyć? Ha! Może dobrej śmierci. Kiedyś. Kiedykolwiek będzie Twój czas, żebyś miała dobrą śmierć. Żebyś w tych ostatnich chwilach mogła myśleć sobie: było bardzo spoko. To moje życie było naprawdę bardzo spoko i fajne. I to są życzenia o tym, żeby tu i teraz dobrze żyć. Żeby mieć dobrą śmierć, tu i teraz warto by po prostu dobrze żyć. A dla każdego z nas dobrze znaczy inaczej. Bardzo Ci dziękuję. Ja też bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za dzisiaj. Wiem, że będzie dużo komentarzy pod tą rozmową. Będę je czytać. Dziękuję za każde spotkanie. Widzimy się w następny wtorek. Do zobaczenia.